Siemanko, siemanko, o poranku, bo godzina jest 7:00, idę już na kroki, słuchajcie, wstałem tak szybko, znaczy wstałem normalnie, tylko po prostu idę na kroki tak szybko, tylko dlatego, że wczoraj udało mi się w końcu odbyć całą głodówkę, tak jak powinna ona wyglądać i dlatego po prostu dzisiaj, nie wiem, pewnie szybciej zjem troszkę śniadanie niż zawsze, czyli idę na kroki już z samego rana, no bo później jak coś zjem, to na kroki nie da się pójść, więc idę od razu, nawet mam taką ochotę, żeby jeszcze iść, coś zrobić takiego pożytecznego przed jedzeniem, no i dlatego idę po 7:00 rano. Wtedy gotuję i smażę kiedy chcę, jem wtedy kiedy chcę, a na dodatek jest to 3 razy tańsze, więc może to będzie lepsza decyzja. Możecie tak nie stukać tymi łyżkami tyle, bo co niektórzy są tutaj jeszcze na głodówce. Ciężka praca podczas głodówki to dobry sposób na... Mati, weź jajecznicy? Wytrzymasz głodówkę? Wytrzymam głodówkę, nie spróbuję jajecznicy. Kurczę, mega ruch na mieście, naprawdę, bardzo duży ruch na mieście. Wszystkie stanowiska takie, które sprzedają takie tajskie jedzenia, są oblężane przez Tajów, mega dużo ludzi. 7:30 niecałe. Tam patrzcie się, jeszcze taki też fajne coś. Ciężarówka, można tak powiedzieć, z lodem. No i tam ktoś przywiózł lód, nie wiem skąd. W każdym razie ładują ten lód do worków, do później tych takich skrzynek czerwonych i później stąd ten lód rozwożony jest po restauracjach i po wszystkich street foodach. A i wszędzie, 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 kto potrzebuje lód. 7:28, taki ruch, kurczę. Chyba wiele osób na 8:00 do pracy jedzie. W sumie u nas, tak sobie teraz myślę, w Nysie o 8:00 rano też są największe korki na mieście. Także no chyba jest w tym jakiś sens. W cztery osoby na jednym skuterku. I pani kierowca wiezie po prostu rodzinkę do szkoły. Jeszcze idąc tutaj właśnie dalej i widząc te 3 busy, 4 busy pod hotelem, to jest właśnie jeszcze taka informacja dla mnie, że wiele, wiele, wiele wycieczek, które właśnie jest sprzedawane na całym mieście, gdzie ludzie jeżdżą po wyspach, pływają i tak dalej, do portów, z portu, no wszędzie, gdzie się przemieszczają, to właśnie czas zbiórek wszystkich turystów, żeby zawieźć ich gdzieś tam na te wycieczki, do portów i tak dalej, no to właśnie jest tak w granicach 7:00-8:00 rano, więc stąd też jest taki duży ruch, bo no te wszystkie busy po prostu jeżdżą i zabierają turystów na wycieczki. A tymczasem zakupy trwają w najlepsze. No to też widać, jak dużo ludzi ma pracę, bo powiedzmy pół roku temu, kiedy jeszcze nie było tylu turystów, kiedy nie było sezonu, to i ci ludzie, po prostu ich tu nie było rano, no bo nie mieli gdzie jechać, siedzieli w domach, a teraz pewnie mają pracę, pracują, no to to są. Zarąbali wagę spod 7-Eleven, no ja pierdzielę, no nie, no na pewno nie zarąbali, ale bardzo często pod sklepem 7-Eleven stoją wagi, gdzie można się zważyć, za jednego bata wrzuca się jednego bata i można się zważyć. I myślę, idę zważyć się, bo wiem, już ważyłem się nieraz tutaj pod tym sklepem, no i nie ma wagi. No tak się nie robi, tak się nie robi. Nic, na pewno znajdę jeszcze kilka 7-Elevenów po drodze i na pewno pod którymś będzie waga. No teraz na plaży to są tylko osoby, które coś ćwiczą, które coś robią. Tam właśnie widzę, że ktoś nogami macha, tam pompki robił przed chwilą, no ja idę, przed chwilą też. O, tutaj pan biegnie. Także o tej porze turystów na plaży jeszcze nie ma. Na razie są wszyscy ci, co aktywnie rozpoczynają dzień. O. I nawet jakiś wędkarz się znalazł. A to, co on tutaj idzie łowić? No to ciekawe. O. Co on chce złowić? Jedną z dobrych informacji jest to, że prognozy pogody zapowiadają już dobrą pogodę. No mam nadzieję, że w końcu się to ziści i że już powiedzmy od dnia dzisiejszego, kiedy właśnie zaczyna świecić słońce, właśnie, będzie już naprawdę tylko lepiej i już nie będzie tych burz, już nie będzie tych deszczów i w końcu będzie sucha pora w Tajlandii, no bo powinna już być od początku grudnia, a nie od początku stycznia. Pierwsze biznesy już porozkładane na plaży, a ćwiczących i biegających bardzo dużo. Patong Beach, Bangla Road, puściutkie, cichutko, nic nie gra, nikt nie imprezuje, no,
To nie jest to, co wieczorem. O, a tutaj co to za zwierzak jakiś na plaży? Widzę, że już sceny nie ma, ale wejście jeszcze na plażę zostało. Po troszeczkę i porozbierają chyba wszystko. Street foodów też już nie ma, tylko śmieci dużo leży. Ale tam już widzę, jeżdżą śmieciarki, zaraz wszystko pozbierają. 4000 kroków i 3 km za mną. Czuję się naprawdę bardzo dobrze. Jestem bardzo z tego szczęśliwy, że czuję się tak dobrze. No bo mogę kontynuować głodówkę, mogę dalej spacerować, mogę dalej coś robić. Spacerować tak dość szybko i żwawo iść. Z tego jestem właśnie naprawdę bardzo zadowolony, no bo najbliższa taka głodówka, to przypuszczam, że w moim przypadku to będzie dopiero za parę miesięcy. A z racji, że wierzę w te głodówki, że one działają, że one pomagają, że dzięki nim jesteśmy dużo zdrowsi i młodsi i w ogóle, no to cieszę się, że udało mi się zrobić, bo takie głodówki to nawet chętnie chciałbym robić każdego poniedziałka, ale tutaj w Tajlandii jest to bardzo ciężkie. No i właśnie trwa rozwożenie lodu po restauracjach. Tak to właśnie wygląda tutaj. Jedna ze śmieszniejszych huśtawek, jakie w życiu widziałem. Ktoś wziął jakiś taki kawałek drewna, związał go sznurkiem do dwóch drzew, no i już. Ale wygląda naprawdę wyjątkowo, no wyjątkowo. Ja takiej jeszcze wcześniej fikuśnej huśtawki nie widziałem. A tymczasem Patong Beach, coraz więcej ludzi, no coraz późniejsza godzina. 8:40, no to godzinę później ponad. Ale piękna woda. O, jakie piękne fale. No, w końcu zaczyna się robić prawdziwa tajska pogoda w porze suchej. Na takie widoki nie idzie się napatrzeć. Naprawdę, tego jest ciągle mało. Codziennie można tędy chodzić i codziennie chce się tędy chodzić. No bo jak się na to wszystko patrzy, to naprawdę aż człowiekowi lepiej. Patong Beach. Piękne miejsce. Jest? Okej, okay, I take one. To? Nie wiem, śmieją się tu ze mnie. Rice now. Spróbujemy, co tutaj panie robią. Nie wiem, tutaj prawdopodobnie jest, są tu squidy, ale nie jestem pewny. W każdym razie spróbujemy. Jeszcze wezmę jedną nóżkę z kurczaka i nie wiem, pani mnie tu namawia na te warzywka. No może spróbuję. Jest. Ale się pani dzisiaj nacieszyła, naśmiała ze mnie, bo totalnie nie możemy się dogadać. Ona to totalnie tutaj nic nie rozumieją po angielsku, a ja to po tajsku. No i robimy zakupy. Co ta pani mi tam dała? Jakiś fioletowy ryż, takie rzeczy, makaron, sałatki, ręką ładnie ładuje. O, dowali chili, no to będzie jedzenie. Ja pierdzielę, jak ja to zjem dzisiaj po tej głodówce, to wyląduje. Ale dobra, będzie dobrze. Ale to były śmieszne zakupy, naprawdę. Zakupy zobaczymy, naprawdę jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wszystko spakować. To są mniej więcej właśnie te miejsca, gdzie wcześniej jak szedłem, to pełno Tajów kupowało tam sobie śniadania. Miałem ochotę jeszcze na te inne rzeczy, które tam były, tylko nie do końca wiedziałem po prostu, co to jest i tak już bardzo nie chciałem ryzykować. No ale zobaczę, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie smakować. No i w sumie ja nic nie znałem po tajsku, one nic nie znały po angielsku, ale się dogadaliśmy. Zapłaciłem za to 135 batów dokładnie. To jest jakieś tam te 16-17 zł, ale jedzenia dosyć sporo, także zobaczymy. Kurde, tak się zamyśliłem, tak się zapędziłem, że zapomniałem owoców kupić i wracam z powrotem na dół po owoce. Czasami tak bywa. Wziąłem jeszcze kokosa z rana na śniadanie, żeby się coś napić dobrego, zdrowego. Nie wiem, ile kosztował, chyba z 40 czy 50 batów, bo to duży. Małe są nawet po 25, no a ten duży w sumie chyba no z 50 albo nawet może i 60, ale za to bardzo duży. Standardowo jeszcze ananaski i papaje. No jeszcze tylko przejść przez ulicę i już prawie jestem w domu. Tylko to jest właśnie najtrudniejsze, ale dobra, trzeba wejść nawet mimo, że ktoś jedzie. Tylko patrzymy na lewo. Tutaj też teraz szybko trzeba przejść. I tylko chciałem powiedzieć jeszcze o tym aucie, które tutaj właśnie stoi, odkąd już jesteśmy. To cały czas to auto tutaj stoi, zawinięte łańcuchami przez policję, ale nie ma właściciela, który by się pochapił, żeby zabrać to auto. A naprawdę bardzo przeszkadza, jak się wyjeżdża stąd samochodem i trzeba spojrzeć w prawo, to nic przez to auto nie widać. Weźcie to auto, kurde, wieczorem, zgarnijcie stąd gdzieś, przesuńcie kilka metrów chociaż do tyłu, żeby można było spokojnie z tego skrzyżowania tutaj wyjeżdżać, na którym stoję właśnie. Bo ruch jest ogromny, a to auto stoi już 2 tygodnie i nie ma
chętnego do zabrania. A więc w tym momencie mogę zakończyć swoją głodówkę. 40 godzin bez jedzenia, 40 ciągłych godzin bez najmniejszego czegokolwiek do buzi oprócz wody, więc myślę, że jest to dobry wynik, można iść coś zjeść. Choć czuję się bardzo dobrze i mógłbym dalej kontynuować tą głodówkę, mimo tego, że kurczę, trening wczoraj, trening dzisiaj. Wczoraj miałem dużo gorsze momenty, na razie dzisiaj wstałem po 6 rano, jest godzina 9:10, czuję się bardzo dobrze, nie miałem jeszcze ani jednego złego momentu, także mógłbym to dalej kontynuować, ale na pewno muszę się napić tego kokosa, bo tak mi się chce pić, że nie wytrzymam. Zacząłem pić tego kokosa, no przepyszny. Patrzcie się, jaki gruby tutaj kokos, piękny. Jakie to mleczko kokosowe jest grube. Ten tutaj jakiś taki kurczak z cebulką, z takimi tutaj warzywkami, ale to jest dziwne danie. Co? Kwiatka. Co to masz? Kwiatka. Co to za kwiatek? Taki z liściami. Posadzimy sobie na balkonie. W lodówce winka, normalnie, ładnie, ciach, 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 poukładane.